Po dzisiejszym ociepleniu jutro od północy zacznie się robić już dużo chłodniej. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. Niemal w całym kraju jakość powietrza jest na poziomie dobrym i bardzo dobrym, nieco gorszym w okolicach Torunia i miejscami na południu Polski. A w nocy pogodniej i lokalnie utworzą się mgły. Najchłodniej na krańcach północno-wschodnich i w kotlinach górskich około 2-3 stopni. Na pozostałym obszarze cieplej od 6 do 8. Jutro rano pogodniej i miejscami mgły oraz silne zamglenie. Przed południem na północy zacznie się chmurzyć i może popadać się na wybrzeżu. Poza tym pogodnie, ale zacznie przybywać chmur. Temperatura od 10 do 16 stopni. Po południu front zacznie się uaktywniać. Opady przelotne będą pojawiały się także w Polsce południowej i centralnej. Miejscami możliwe burze, podczas których i w czasie przechodzenia frontu porywy wiatru do 60 km na godzinę. Duża różnica w temperaturze. Nad morzem zaledwie 6-8 stopni, a tymczasem na południu przyjemne 20-21. W piątek już wszędzie chłodniej, od 7 do 12 stopni. Na południu kraju przelotne opady, w rejonach podgórskich może spaść deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach sam śnieg. W części południowej kraju silniejszy wiatr. W Wielką Sobotę sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. W wielu miejscach, z wyjątkiem regionów centralnych, popada deszcz. Na południu możliwe początkowe opady deszczu ze śniegiem, a w rejonach górskich śnieg. Chłodno, od 6 do 9 stopni. Nieco cieplej w świąteczny poniedziałek. Dobrego popołudnia, do zobaczenia.